Cześć wszystkim, witam, nazywam się Włodek, witam Was na moim kanale o elektromobilności i dzisiaj taka rubryka pytania od subskrybentów. Jeden z komentarzy, który otrzymałem, to otrzymałem prośbę opowiedzieć o wszystkich typach baterii w Tesla Model 3. Na szczęście mamy pasjonatów też Tesli, którzy wszystko zebrali w jednym miejscu i pięknie przedstawili, więc tutaj przedstawiłem artykuł na blog Tesla France. Przetłumaczyłem go w język polski. Nie będę wam wszystkiego czytać, tylko pokażę główne informacje. Jakie są baterie w Teslach? W Tesli Model 3 mieliśmy Standard Range Plus, Mid Range, jeszcze w Stanach, nie był importowany do Europy, oraz Long Range. Z tym związane są główne typy baterii, które możemy znaleźć. Ale też mieliśmy różne wersje co do ilości silników. Standard Range Plus i Mid Range chyba wszystkie mieli wyłącznie silnik tylny, czyli to są samochody tylnonapędowe, ale Long Range przez krótki moment było dwie wersje. Tylnonapędowa, która dawała więcej zasięgu i z napędem na wszystkie koła, która miała dwa silniki, jeden z przodu, jeden z tyłu. Long Range Dual Motor. Szczerze mówiąc, to ta Long Range z jednym silnikiem, to ona dawała oczywiście większy zasięg. A to, że Long Range z oboma silnikami daje ten sam zasięg, to była nieprawda, ale ta różnica nie była duża, a na dodatek drugi silnik dawał dodatkową zaletę szybszego podgrzewania baterii. Od początku Model 3 była robiona na cylindrycznych celach 21 mm diametr i 700 mm wysokości, czyli cele, które nazywają 2170. I początkowo produkowała ich tylko i wyłącznie firma Panasonic w współpracy z Teslą na Giga Nevada. Mieli pobudowaną całą linię produkcyjną. Znany 2170. Tutaj zaczynamy od Model 3 Standard Range Plus. Obecnie tego modelu już nie ma. Istnieje tylko Model 3, czyli podstawowy. To jest były Standard Range Plus, polepszony o zasięg. Troszeczkę więcej funkcji w nim jest odblokowane. Więc teraz, jak pójdziecie sobie do Tesli, to można taki samochód kupić. Ale są kolejki, także uważajcie. Dobra, to co było importowane do Europy i w ogóle Standard Range Plus jako samochód zaczęli produkować dopiero w 2018 roku. Ale już w tych samochodach, które były importowane do Europy, z 2020 roku trafiły też samochody wyprodukowane w Chinach, które były zbudowane na podstawie baterii chińskiego producenta CATL albo CATL. I to były cele o innej chemii LFP, Lithium Ferrum Phosphate, czyli takie bez kobaltu. A Panasonic to jest taka klasyczna chemia oparta na kobalt oraz aluminii. Nikel, kobalt, aluminii. Dobrze, jedziemy. Tu od razu chcę pokazać wam obrazek. Czyli wszystkie baterie Standard Range Plus można tak sobie podsumować. Klasyczna bateria Standard Range Plus miała 52,4 kWh Full Battery Pack When New. Całość użytecznej pojemności z buforem poniżej zera. I taki samochód nowy, przynajmniej te odmiany europejskie, które trafiały na rynek europejski, mieli WLTP zasięg 409, a na ekranie, czyli zasięg taki amerykański, ale też nie wliczając w to bufor poniżej zera, 386 km. Takie samochody można znaleźć u niektórych użytkowników nawet tu w Polsce. Oczywiście była degradacja, oczywiście mniejsza pojemność już teraz tych baterii, ale szybko ładowali, mieli dość dobry zasięg, lepszy niż powiedzmy Leaf, nawet ze zwiększoną baterią, więc dlaczego nie? Ale Kia Niro miała ile? 64. Miała lepszy zasięg niż ta Standard Range Plus. Może jak jechaliby z wysoką prędkością autostradą, to by się zrównało. Nie wiem, ale tak sobie kiedyś liczyłem. Potem co? Tesla w 2020 roku zaczęła mieszać te samochody, czyli jednocześnie na rynek europejski trafiało dwa typy samochodów. Oprócz tej baterii, która miała indeks E1R, albo później E1CR, C literka oznacza, że to są klasyczne cele Panasonic 2170C,
z tą klasyczną pojemnością. Dodały się pakiety Cattle, które mieli nawet większą pojemność, 55,1 kW i trafiały z Chin. To były samochody przed faceliftingiem, czyli nie mieli pompy ciepła, ale mogli nawet mieć reflektory nie do matryksowe, ale LEDy z soczewką. I takie samochody sprzedawane były z rabatem 10 tysięcy, czyli za 189 900 w 2020 roku, przed nowym rokiem. Ok, co dalej się działo? Panasonic wyrobił nową chemię 2170L, która miała zwiększoną pojemność oraz polepszona była ta chemia z punktu widzenia degradacji. Przynajmniej tak wnioskuję na podstawie tych danych za 2 lata. Cattle swoją drogą pracował, próbował wyrobić lepszą baterię, większą. To, co widziałem na obrazkach, to Cattle tych wersji pierwszych był oparty na ogniwach prostokątnych. Niby ta bateria miała być zupełnie inna w środku niż 2170 Panasonic i niby też wolniej się podgrzewa, wolniej się chłodzi, więc to miało skutki uboczne zimą, pierwszą zimą 20 na 21 rok, a potem niby coś poprawili. Ale też są plotki, że niby nowsze baterie LFP są oparte już na cylindrycznych ogniwach 2170. Nie wiem, czy to jest prawda, nigdy nie widziałem, ale tak mówią. Otóż nowe baterie, które pojawiły się już tak naprawdę pod koniec 21, ale nawet potem w 22 roku, to LFP 60, czyli mieli pojemność 60 kWh, całą użyteczną pojemność i przez to większy zasięg. Także teraz Tesla RWD, którą można kupić, ma zasięg 491 km WLTP na oponach 19 cali, na oponach 18 cali z kołpakiem Aero ma ponad 500 km zasięgu WLTP, ale na ekranie pokazuje nowa bateria naładowana do 100%, 442 km. Dobrze, teraz zobaczymy, co w Long Range Performance do 2021 roku. Co się działo? Znaczy, wszystko, co było stare z 2017 roku, produkowane w Stanach, było oparte na celach Panasonic 2170C i ten pakiet miał pojemność 77,8 kWh. Ok. Są zalety, są wady. Po pierwsze, dość duża pojemność tego pakietu, aczkolwiek użytkownik wszystkiego tego nie miał do dyspozycji. Przez to zamaskowano trochę degradację, która w tych pakietach stanowi no dość dużo, tam 10% za 100 tysięcy pierwsze, to chyba jest prawie zagwarantowane. Jeżeli samochód był palowany, to mógł mieć nawet większą degradację. Ale taki samochód nowy na ekranie pokazywał 499 km. Mówimy o long range dwusilnikowym, bo tylnonapędowy dawał więcej. I te pakiety trwale były produkowane z minimalnymi zmianami do 2020 roku, kiedy Tesla zdecydowała, że robi facelift, dodaje pompę ciepła i szereg innych zmian. Cały ten czas silniki Tesla były polepszane, ale jak dodali do lepszych silników też pompę ciepła, to otrzymali polepszenie całego samochodu, co im pozwoliło, zmniejszając pojemność baterii, pokazać większy zasięg WLTP. I dlaczego też zmniejszali pojemność baterii? Brakowało im ogniw, to jest pierwsze. Drugie, LG, drugi dostawca, nie mógł dorównać się pojemnością baterii celom Panasonic 2170C, więc te cele M48 były po prostu mniejszej pojemności, więc Tesla zdecydowała wyrównać obydwie opcje, czyli albo dostajesz Panasonic, albo dostajesz LG. Oni byli podobni co do zasięgu WLTP 580 km. Na ekranie nówka pisała do 550 km. Dobra, niektóre baterie Panasonica mieli faktycznie mniejszą pojemność z fabryki, około 75 kWh, a niektóre pakiety były software'owo ograniczone, limitowane do tej pojemności. Potem faktycznie Panasonic rozkręcił już produkcję nowej chemii 2170L, która miała większą pojemność na jedną celę
polepszona chemia z mniejszą też degradacją i przede wszystkim te baterie były instalowane dla performance odmian, a dla long range to była loteria i najczęściej otrzymywałeś LG, czyli wtedy było tak, że kupowałeś performance, prawie na pewno dostawałeś większą baterię 87 kWh, no ale performance to performance, więc swoje musi zażrać, więc zasięgi tych performance'ów nigdy nie dorównywały long range'om z mniejszą baterią. Ale potem też Panasonic'y były instalowane do long range'u, czyli w Stanach teraz na przykład głównie są instalowane te nowe Panasonic'i, a LG w nowej odmianie M50 swoich celi potrafiła uzyskać na całym pakiecie pojemność 78,8. W WLTP Tesla jakoś chyba też software'owo coś tam wyrównała, więc mamy ten sam zasięg WLTP 614 km, ale to chyba testowano na kolach 19 cali z 18 i kołpakami Aero zasięgi są lepsze. Dobrze, to samo się trzyma do dziś. Tak samo w Europie kupujemy long range i mamy na pewno LG M5LD. Performance, no niby niektórzy mieli też Panasonica, ale chyba teraz wszystko jest z produkcji chińskiej, a chińska fabryka otrzymuje cele LG. Więc teraz kupując performance i long range, masz tą samą baterię opartą na chemię LG NCM. I to wszystko o celach i typach baterii, które są na teraz. O midrange nic nie opowiadam, bo ten samochód nigdy nie był importowany do Europy i ja szczerze mówiąc też nic o tym nie wiem. Wiem tylko to, że obecna Tesla Model 3 podstawowa jest lepsza niż kiedyś midrange i nawet lepsza niż stary, bardzo stary long range, ponieważ chemię LFP ładujemy do 100% codziennie, co pozwala oczywiście mieć lepszy zasięg codziennie niż samochód long range, który nie polecają ładować ponad 90% codziennie. Niektórzy ładują mniej, żeby ograniczyć degradację. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Zasubskrybujcie, polubcie ten filmik, napiszcie proszę komentarze i do zobaczenia. Pa!